27 lutego wspominamy świętego Grzegorza z Nereku, zakonnika. W martyrologium rzymskim znajduje się lakoniczna informacja. Święty Grzegorz, zakonnik, doktor Ormian, zasłużony dla swej doktryny pism i nauk mistycznych. Grzegorz urodził się około 950 roku i pochodził z książęcego rodu. Kiedy zmarła jego matka, ojciec oddał go na wychowanie do klasztoru w Nereku, na południe od jeziora Van, dziś na terenie Turcji. Jego ojca jako wdowca wybrano następnie na biskupa. W klasztorze Grzegorz otrzymał bardzo dobrą formację ludzką i chrześcijańską oraz gruntowne jak na owe czasy wykształcenie. Bardzo dobrze znał język grecki, studiował też matematykę, architekturę i medycynę. Po przyjęciu święceń kapłańskich powierzono mu formację mnichów. Sam prowadził głębokie życie duchowe, doświadczał przeżyć mistycznych. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Najbardziej znanym jego utworem jest Księga Śpiewów Żałobnych. Jest to arcydzieło literatury ormiańskiej. Grzegorz zmarł około 1010 roku w klasztorze w Nereku. Ojciec, święty Jan Paweł II, mówił, że jest jednym z największych piewców Maryi Niepokalanej. W 2015 roku świętego Grzegorza z Nereku ogłoszono doktorem Kościoła. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Grzegorza do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.